Jest tak ustawiony, bo mój głos jest taki, że trochę, wiesz, jest taki, jakby mówi się, że... Co jest wyżej niż master? Halo, halo, raz, raz, raz. Nie wiem. Halo. Wysłyszysz, jak ja mówię, jest takie trochę trzeszczące, nie wiem, jak wolisz? Chyba, że tak chcesz, żeby było, bo ja mam taki głos, że on tak zawsze trzeszczy, kurde. O, nie, bo... Bła, 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 bła. Dobra, trochę dalej będę trzymał. O, nie, bła. Bła, 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 bła. Dobra, trochę dalej będę trzymał. O, nie, bła. Bła, 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 bła. Dobra, trochę dalej będę trzymał. To musisz ty zacząć, bo ty jesteś najważniejszy. Dziękuję. Miło słyszeć. Halo, halo. Halo, halo Zbyszku. Halo, halo Wojtku. Jak nas słyszycie? 1 marca 2019 roku, piątek, godzina 20 dokładnie 00. Jest z nami dzisiaj Martyna i Jurek oraz Marcin. Jest z nami również Grażyna, jak zawsze, jest też Lechu, jestem i ja, no i Kalafior, wiadomo, wszyscy się odliczyli, jest cudownie. Jak tam mija wam 1 marca? Cudownie. Przepięknie. Fajnie. Fajnie. No jakiś czas trzeba odliczyć, kiedy no byliście już u nas nieraz i co tam u was się działo przez ten czas muzycznie? O kurczę, od tego ostatniego momentu, jak u was byłem? Na przykład, tak. Jak staliśmy tam i ty opowiadałeś historie, które nie wiem, czy można powtarzać. Pamięciówę swoją ostatnią, tak? Tak, opowiadałeś o swojej pierwszej pamięciówie. Tak, to jest prawda. I co od tamtej. Tak było, nie zapomnimy tego. Pamiętamy. No i od tamtego czasu co się u ciebie działo? Kurczę, ja nie wiem. Za dużo tego. Może tak, na Facebooku jak ktoś mnie, nie wiem, obserwuje, to widzi to wszystko, ale teraz nie będę tego opowiadał. To tyle się działo przez ten cały rok. Powiedziałem prawdę. Może powiem, co się będzie działo. Najbliższe wydarzenie, jakie będzie teraz, przynajmniej z mojej właśnie drużyny, to Sonic Nation organizuje D&B Melody 16 marca, na które bardzo serdecznie zapraszam. Będzie tak jak na D&B Melody. Każdy w Łodzi, który przychodził, to łodzianin przynajmniej, który przychodził, to wie, o co chodzi. Mam dwie wejściówki do rozdania, ale to zaraz, zaraz o tym pogadamy. Co jeszcze? Będą fajne imprezy w przyszłości. Na przykład najbliższa też impreza jest, znaczy nie najbliższa. Najbliższa impreza nieorganizowana przeze mnie będzie w Lordis 12 kwietnia. Eat Brain Night, można tak nazwać. No, dwóch z Eat Braina przyjeżdżają i do tego jeszcze MC Kopa, który też jest od nich, tak jakby. No, reprezentant w sumie, co ja gadam. No tak. No kurczę, no zobaczycie to wszystko na wydarzeniu niedługo. A no dobra, wracając na dzisiejszy dzień, to w sumie to Disol, ty możesz coś powiedzieć. No bo możemy razem powiedzieć, No, bo my razem dzisiaj. tam gramy. Nie, no dzisiaj. Ja to się zawsze stresuję. Jak gram, to się nie stresuję, a jak kurczę, normalnie jestem przed kamerą, to ja nie wiem, jakieś korki dostaję. Nie myślę o tym. Pamięciówę strzelam. No co, no dzisiaj gramy w protestacji na Protestancji. Piotrkowskiej, protestacji. Tak.
Dzisiaj gramy w protestacji, tak, na Piotrkowskiej 43. Jeśli lubicie, nie wiem, stare, dobre, ciężkie drum and bassy, no to zapraszamy. No będzie nuta nowego, ale też ciężkiego. No przede wszystkim będzie ciężko, szybko i dynamicznie, tak. Także zapraszamy. Myślę, że będzie fajnie, tak. Chciałbym wrócić do tego konkursu, co... Jeszcze o nim nie rozmawialiśmy. Ale no, ja już zacząłem temat. Dobra, chciałbym oddać mikrofon dla szefowej i ona zacznie gadać o konkursie, bo ty ładniej to wypowiesz. Może porozmawiamy o konkursie, o którym jeszcze dzisiaj nie mówiliśmy. Wiem, że macie jakieś wejściówki do rozdania. Jest pytanie, a będą do rozdania dwie pojedyncze wejściówki. Pytanie brzmi, a zasada jest albo blisko, albo głośno. Ja z zasady mówię i blisko, i głośno, więc potem wychodzi tak, że ja mówię najgłośniej, no ale już trudno. Jakie jest pytanie? Pytanie jest takie, dokąd nocą tupta jesz? I tutaj mi się nasuwa od razu odpowiedź, ale też nie będę pod... Mogę wygrać ze względu na moje pochodzenie, ale nie będę tutaj nic już więcej, nic nie mówię, bo już i tak za dużo powiedziałam. Już wiem, przepraszam, nie będę tego mówić. A tutaj, czyli powtórzymy pytanie, dokąd chodzisz? Dokąd nocą tuptajesz? Wygrywają pojedyncze wejściówki, osoby, które odpowiedzą... Najfajniejszy komentarz, o tak jakby. Tak. Najfajniejszy komentarz, dwie wejściówki, na jaką imprezę? Na D&B Melody, 16 marca. 16 marca D&B Melody. W jakim klubie? Soda Underground. A kto będzie tam grał? Razor Point, Simba, Akira, Infinity, ja, czyli Sinusoida i Epidemic i Biohu. I no w sumie ten, jak to się mówi, debiut. Wiocha. Debut Wiocha. Dobrze. A teraz jakby takie pytanko, co u ciebie ciekawego się działo przez, no bo to spokojnie rok był, spokojnie. Co było wcześniej. Tak, też nic nie, no to widzicie. I tutaj jest, tak, bo już tutaj o tobie wiemy dużo rzeczy, bo już opowiadałaś nam trochę o sobie, a tutaj tak... Nie widać tego, ja ci... Tak tylko gada, a potem się rozgaduje. To jest takie pytanie do was razem, bo nie odpowiadaliście na to pytanie. Wasze pierwsze wspomnienie z dzieciństwa. Tutaj pierwszeństwo kobieta. O kurde. No nie wiem, czy powinnam o tym mówić w sumie, ale to było w przedszkolu, jak już żeśmy poruszyli te tematy takie niezbyt później dla nas przyjemne, to zamknęli mnie w izolatce, bo byłam niegrzeczna. W izolatce? Jak wyglądała izolatka? A, izolatka taka lecznicza, w sensie coś na takiej zasadzie. No, na kwarantannę niby, natomiast za nieposłuszeństwo zostałam tam zamknięta i pamiętam, że bardzo chciało mi się kubkę i niestety nie miałam gdzie jej zrobić, więc poszła w nogawkę. No i ja uważam, że prawidłowo, skoro a dlaczego byłaś niegrzeczna? Skoro cię zamknęli w izolatce, więc jakby, a nie powiesz, dlaczego byłaś niegrzeczna? Nie, po prostu tego nie pamiętam, musiało być super generalnie, ale nie pamiętam tego. Ja myślę, że ty się bawiłaś super, ktoś odebrał, że należy ci się kara, bo cię nie byli w stanie zrozumieć, jak się dobrze bawisz. A ty im zrobiłaś karę, no bo nie było gdzie zrobić kubki, to poszła w nogawkę i tyle. I kto sprzątnął? Powinnaś być psychologiem normalnie. I powiedz mi, kto tutaj wyszedł na tym najgorzej? Kto cię mył? Tego też niestety nie pamiętam. Ale kubka kubka była taka dość twarda, więc nie była ciężka do zmycia. Ale jednak ktoś musiał to zrobić. I nie byłaś to ty. Jurek, pamiętasz swoją pierwszą kubkę w nogawkę? Oh, fuck. Mamo, nie oglądaj na razie, dobra? Nic się u mnie nie zmieniło, także. Cały czas nogawka. Oh, fuck.
Wiecie co, przejdźmy do grania, bo ja się zaczynam coraz bardziej wstydzić i bardzo mi się pali w ogóle tam, gdzie nie powinno się palić. Płonę. Idę grać w tym symulatorze winyla. To ja powiem ci od razu, patent powinieneś zrobić na taką torebkę specjalną. Na kubkę w nogawce, jeżeli przez cały czas robisz. Daj. Daj, proszę, proszę, masz patent, masz. Idę. Nie, gdzie idziesz, gdzie idziesz? Bo pójdziesz do izolatki. A u ciebie jak tam z pierwszym wspomnieniem? No, akurat tak wychodzi, że to też jest gówniany temat. Dobrze. Bo właśnie, pierwsze wspomnienie to jest wspomnienie z nocnika, kurczę. Tak jest. Czyli pierwsza kubka do nocniczka. Klasyka, pięknie, cudownie. Tak, to są nasze wspomnienia, to są prawdziwe wspomnienia. Pamiętam też właśnie, że jak robiłem siusiu, to muzyczka leciała. Leciała muzyczka podczas robienia siusiu. A, taki nocnik miałeś. Taki nocnik, taki melodyjny. No. O, to takie nocniki, to naprawdę ile ty masz, ma lat? 15? Kiedy takie nocniki powstały? Ja nie wiem, niedawno chyba. To był taki ciocia z Ameryki mu przysłana. Ciocia z Ameryki razem z jakimiś słodyczami pewnie przywiózł. No tak było, no. Z Ameryki, wujek Dzisiek. Ja to, jeżeli mówimy na temat takich opowieści, to nie było to moje pierwsze wspomnienie, ale z siostrą miałyśmy łóżko piętrowe i bawiłyśmy się w księżniczkę, która ratuje księcia. I ona mi spuściła swoje włosy, które były tak naprawdę kocem. I ja na takim dużym taborecie stanęłam, podciągnęłam się, ona nie utrzymała, co było można przewidzieć, ale może nie w tym wieku. Ja upadłam na róg tego taboreta. I taboretu? Taboretu? Taboretu. Po otwockiemu byłoby pod taboreta. No. Taboreta. Na róg tego taboreta upadłam. No i się okazało, że nie mogę siusiu zrobić i też miałam nasiadówki na, pamiętam, przed telewizorem przy bajce na nocniczku, po czym pojechaliśmy do szpitala i tam była rozmowa z moim tatą, którym ja też słyszałam, jak mówiły, że jeżeli pojedziemy do domu i nie zrobię teraz siusiu, to pamiętam, że mi włożą taką szklaną rurkę. I jak to usłyszałam, to jednak pojechałam do domu i się okazało, że nie jest to takie trudne. Wiesz? Świadomość szklanej rurki była po prostu straszniejsza. No i to taka historia. Tak, no takie normalne rzeczy, jakby fizjo. Tak, tak. No nie da się ukryć, że to jest. Ludzkie rzeczy, tak, tak. A tutaj zmieniając trochę, jeżeli chodzi o temat muzyczny, to słuchacie takich nowych rzeczy i co o nich myślicie? No ja właśnie nie słucham nowych rzeczy, od tego trzeba zacząć. Jak słucham, to przeważnie starych rzeczy. Dawno nie słuchałem czegoś, co wyszło w 2018 albo 2017 roku. Nie pamiętam, kiedy w ogóle tak przysiadłem i żeby wyszukiwać jakichś nowych numerów, tak. A u ciebie jak tam? No. Nie wiem, ja tam czas coś grzebię. Czym? Może zakończę ten temat, nie grzebmy dalej. Czyli jeżeli przez cały czas grzebiesz w nowej muzyce, to znaczy, że ci pasuje ta muzyka? Nie do końca, ale to zobaczycie zaraz w secie, no to co lubię zagram teraz. I to są nowsze rzeczy? Nowsze i starsze, połączę trochę tak jakoś to w kupę, no zobaczycie zaraz. Także ja polecam zaczynać. Mamy napięty grafik dzisiaj. No na przykład moje najnowsze płyty to chyba są z 2008 albo 2009 roku, jakoś tak. No. Także co najmniej 10 lat. To są najnowsze. Także stary i nowy przyszedł zagrać. Przyszedł stary i nowy. A ty jak masz z muzyką? Czego słuchasz? Słuchasz czego sama, czy po prostu tyle już ci dostarcza muzyki, że taką kupę muzyki ci dostarcza, że już więcej nie potrzebujesz? No generalnie słucham tego, co mam wyjście słuchać, niestety. Znaczy niestety, bo akurat dobrze się złożyło, że Jurek ma podobny gust do mnie, więc nie męczę się zbyt mocno, ale też jestem podobnego zdania, że tak jak akurat Marcin, że to, co stare jest, no stare jest lepsze niż to, co się teraz wyprawia na scenie drum and bassowej. Chociaż nie powiem, zdarzy się coś ciekawego. Tak, też można coś wygrzebać, nie?
Co? Co, Lechu? Lechu ma pytanie. Słucham. Poza imprezami jakiej muzyki słuchają? Poza imprezami jakiej muzyki słuchacie? Czyli chodzi o to chyba, że jeżeli coś wynajdujecie na imprezy, tak? Że po prostu... A o co? A, oprócz imprezowej muzyki. Ja na przykład lubię post-apo rock, tak jak M83 zespół. Lubię breakbeat. Starszy breakbeat lubię posłuchać sobie. Coś w stylu Timo Maas, starszy taki Mayday, 2002 rok, 2000. No, to tak właśnie to mówię, tak, tego typu. Nawet kiedyś szransy, Tomasz G, też ogień. A tak to zazwyczaj w drum and bassie, bo często właśnie gram, także no, nie odbijam się od tematu, no, cały czas coś kombinuję nowego. Także do drum and bassu raczej nie odchodzę od długiego, długiego czasu. No i tyle. A tak to w wolnym czasie, to tylko to, co powiedziałem. A ty, Dicho? A ja oprócz takich imprezowych numerów drum and bassowych, no to lubię gitary ciężkie, też cięższy rock, jak Rammstein, Slipknot i no ogólnie zawsze jakoś cięższa muzyka, szybsze brzmienie i mocniejsze brzmienie mnie jarało. No i to tyle. A, to wszyscy się rozumieją. A ty jak masz z tym? To znaczy, jeżeli chodzi szanty. Ja też lubię kilka szant i uważam, że nasza kochana sąsiadka, która jest za ścianą, też lubi szanty, którą pozdrawiam, jeżeli nas słyszy, możliwe, że nawet przez ścianę, bo słychać tutaj akurat ta ściana jest naprawdę cienka i dobrze, że mamy sąsiadkę, która akceptuje nas takim, jakim jesteśmy, bo tak to mogło być ciężko. Ale co do muzyki, jak mówisz, że macie kalafior i pudełko. Jeżeli chodzi o muzykę, którą wspólnie słuchacie, że macie podobny styl, to słuchając tego, co słuchacie, to mi się wydaje, że też jeżeli ktoś tak dużo słucha muzyki i przerabia tego wszystkiego, no to osoba, która tego nie rozumie i nie ma podobnego podejścia do ilości muzyki i rodzaju, to chyba na dłuższą metę mogłoby to się w ogóle nie sprawdzić. Między parą. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Chociaż nie ukrywam, że czasem potrzebuję w aucie się odchamić totalnie i lecę na przykład na Spotify'u po prostu z podpowiedzi, które mi przychodzą. Obecnie jestem na ruskim hip-hopie, więc... No, ale bardzo fajne. To jest bardzo fajne. Czasem potrzeba. Ja siedzę od jakiegoś miesiąca w latach 20. i 90. takich typu Backstreet Boys, NSYNC, Just Five i naprawdę to są rzeczy, których od miesiąca na przykład słucham, oprócz tego, co tutaj leci na co dzień, prawda? A ponieważ teraz już jeżdżę swoim własnym autem, więc... to mogę sobie sama nastawiać, co chcę słuchać, co jest cudowne. Dobra, a jeszcze tutaj takie pytanie nie muzyczne, jeszcze jedno, dotyczące Kolonii. Czy na niej jeździliście? Czy na koloniach chyba stricte nie byłam, bardziej na obozie pod namiotami. Tak. Jeszcze raz? Obóz pod namiotami. A gdzie? No chyba Sulejów, z tego co pamiętam. Niedaleko, ale generalnie było nieźle. Nawet wzięłam ślub, słuchaj. Ojej, ja też raz wzięłam ślub. A u ciebie jak było? Ale z księdzem czy bez księdza? No nie wiem, a z księdzem? Z księdzem? Nie, nie. Ale na koloniach wziąłeś ślub z księdzem, czy w życiu codziennym, realnym, twoim dzieci? Pomijmy ten temat, bo naprawdę zaraz ksiądz się jeszcze odezwie. On do tej pory robi. A ty jeździłeś na kolonie może? No pewnie, że jeździłem. Chyba każdy jeździł. Nie każdy, bo się okazuje, że niektóre osoby miały rodzinę na wsi, to po prostu 2 miesiące kolonii spędzały właśnie na wsi. Też się zdarzało. No to pięknie. I kolonie, i wakacje na wsi. No to skoro już wiemy, gdzie byliście, no to teraz opowiedzcie nam jakąś ciekawą historię związaną z koloniami. W sumie to... ale ja się... Nie, ja nie mogę tego powiedzieć.
Nie no, może. Napiszę w komentarzu po tym całym transmisji, napiszę w komentarzu. Nie. Dobra, a ta osoba, która mnie zna i mam nadzieję, że tego nie ogląda. Kiedyś... nie, kurde, to jest... Dobra. Dobra, był taki chłopak, który skakał sobie w pociągu, no sobie poskakiwał, coś takiego robił. No i tak skakał z godzinę, dwie i mój kolega się wkurzył, podłożył mu pod tyłek długopis. I cały długopis mu się wbił, wiecie gdzie. No i pamiętam, jak do księdza podbiegł, bo byliśmy z księdzem właśnie, byłem na koloniach. No tak, no byliśmy z księdzem. Podjedł do księdza i mówi, kurwa, dupa mnie boli. Nieważne. A ksiądz mówi, to nie ja. Ale to ty mówisz, że naprawdę jeździłeś na kolonie z plebanii, tak? Aha, okej, to wiele tłumaczy w stosunku do... Ostatnio księdza są na topie, ty. Księża, przepraszam. Żeby ci księdza. A poczekaj, księcia są, księdza. A u ciebie na koloniach jakaś historyjka, ciekawostka? Jest takiej atrakcji chyba większej nie. Może raz, żeśmy chyba dowcipa zrobiły z dziewczynami i wyniosłyśmy sobie właśnie kanadyjki z namiotów, w ogóle przyniosłyśmy się na domki i nas wszyscy po prostu szukali, ale to jedyne, co pamiętam z takich ciekawostek. A u ciebie jak było? Ja pamiętam, że zepsułem lampę, kurczę, na imprezę, która świeciła na kulę dyskotekową starą z lat 90. i zepsułem tą lampę. No. To jest takie moje wspomnienie pierwsze. A jak ją zepsułeś? Piłką tenisową kopnąłem jej. Tak, tenisową. Graliśmy piłką tenisową sobie na sali. No i co? I poszło w lampę, poszło w lampę. Czyli to jest jedna z takich rzeczy, że jakbyś chciał to zrobić, to by ci za Chiny Ludowe się nie udało, ale przypadkowo się stało. Mhm. A jakie były konsekwencje? Nikt się nie dowiedział. Nikt się nie dowiedział. Do teraz. Tylko się zastanawiali, dlaczego podwójnie świeci. Podwójnie świeciła, czyli działała. Działała, ale podwójne... Tak, kula podwójnie świeciła, podwójne kropki leciały na to, co się obracało. Nie wiem, jak to nazwać. Tak jest. No to, że, no ale to znaczy, poprawiłeś efekt. No, czyli propsy dla ciebie, że coś takiego zrobiłeś. No, czyli nic złego nie, tylko dobrze. A u ciebie konsekwencje jakie były? Nie pamiętasz. Kurde, ale Lechu już tutaj widzę, że przyszedł. Znaczy Lechu ma jakieś coś, informacja. Informacja, imprezowa. Winner, to był MC Sinusoida. Dobrze, słuchajcie. Bo tak, krótko o tam tematach imprezowych. Pierwsza sprawa, aha, właśnie, przypominam o trwającym konkursie. Kto w komentarzu napisze, dokąd tupta nocą jesz, wygra wejściówkę na imprezę Sonic Nation najbliższą. I dwie takie wejściówki mam pojedyncze. Tak, także najlepsze komentarze tam będą ocenione, także zapraszamy. I co my tu mamy dalej teraz? Jeśli chodzi o imprezę najbliższe w Łodzi, no to tutaj już dwa tygodnie zostały do EDTK 16 marca, która się odbędzie, EDTK, i więc dlatego tutaj przeczytam wam, kto będzie, że tak powiem, tam obecny. Jeśli chodzi o grających, tutaj mamy, widzę, że jest z Poznania ekipa J23 się stawi, także tutaj będzie C23, potem tutaj widzę też Ciuciek, Loci, Patryk, AK Cappuccino, czyli ekipa Grzbietek. Pozdrawiamy serdecznie Patryka i będzie też Kotu z Uberpunksów, czyli tutaj też z Łodzi. Człowiek teraz w Barcelonie, tam gdzieś tutaj kursuje. No będę ja, będzie Okulkoc, terrorcore.pl, będzie Zielony w debiucie swoim, będzie Koczan z HCC, czyli z Kielc, to jest ekipa, Krzeski Desper, czyli Rygor, czyli Sound System z Lublina, klasyka też, Techno Collective z Torunia, czyli to będzie Henia z Never Matt, jest Trzeszczy,
oraz Dark, z Elba z Discordi, czyli Warszawa, Schuler i ze Słupska będzie Natis, Connect, Sound System. Także połączona ścianka, Techno Collective, alternatywne brzmienie i Eudetek. Matka w dzień... Mapka. Matka w dzień imprezy. Mam nadzieję, że nie będzie tak jak w Warszawie ostatnio. Było śmiesznie. Dobra. Stryby, strobo, dymy, lasery, bajery i w ogóle cudawianki się będą działy tam. Tak, kupy, sika, wszystko będzie. Także zapraszamy 16 marca. W ten sam dzień też są urodziny 10 lat na scenie Lipera, też protestacji. I 30 marca impreza Mikroklimat, o której będziemy mówić jeszcze więcej za tydzień. Będą do rozdania też wejściówki na tą bibę psytransową, która będzie 30 marca. Także zapraszamy serdecznie. No i to jest chyba wszystko z mojej strony. Chyba już zabieramy się do grania. Tak, tak, grajmy, bo jesteśmy ciekawi, co przygotowaliście. I przenosimy się na Twitcha, czyli klikacie sobie w link z Facebooka, przerzucamy się na Twitcha. Teraz musimy poczekać, bo Siusiu musi zrobić, także chwilę. Dobrze, że nie kupkę, to prawda. No, może będzie trochę szybciej w takim razie teraz. No to cóż to, może jeszcze porozmawiamy o waszych planach na przyszłość, jakie są. No tutaj wiadomo, że już wiosna pełną gębą jest, się wyłania nam. Za chwilę będzie lato. Już część osób musi sobie planować, jakie rzeczy tam się dzieją i już się nie dowiemy, jakie. Także przenosimy o tym następnym razem. Oglądajcie nas. Tak, tak, za minutkę będzie przełączony stream na Twitchu i ja już ustawiam kamerkę, żeby była idealnie. I do zobaczenia.
Thank you.
We'll be right back.
We'll be right back.
We'll be right back.
We'll be right back.
Thank you.
little lie. Alright. Co to było w ogóle? Pan prosi mnie jeszcze raz. And the... Co jak... I płacimy. Było postawione 11,50. Jakby nie patrzeć... Poszło. Dobra, Jurek, już, dawaj. On podnosi się jak zombie. Podnosi się jak zombie. Podnosi się. Podniesie się, nie podniósł. Podniósł. Jest, staje. Brawo, brawo. Tysiąc, także... Dobra, no to bardzo było nam miło gościć. No ale chodź, chodź. Chodź. Wody, chodź. Cyku, może ty w teatrze powinieneś grać na przykład? Jurek, w teatrze byś zagrał, co? Jaką rolę w teatrze? Ja bym chciał zagrać Lecha w teatrze. I wiecie co? Brakuje mi tego, bo kupili mi okocim. W ogóle lubię konie białe. To super. Dobra, no to trzymajcie. Trzymajcie się ciepło. Bardzo ciepło. W ogóle zapraszamy dzisiaj do Hidden. Nie Noises. No dobrze, Jurek. Rozumiem. Bardzo się cieszymy, że zapraszamy też oczywiście. O nie. Nie, właśnie, Jurek, nie wygłupia się. On się tylko wygłupia. Jurek tak naprawdę nic nie pił. Tylko oranżadę. Oranżadę. Nie, nie rzucaj gramofonu. Zabierzcie mnie z wizji. Dobra. Dobra, trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Do zobaczenia jutro na audycji z Bzykiem i z Morning Change'em i z Derbim i z... No. Także trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia na ten jutro i za piątek następny. Bardzo ciepło. Jestem trzeźwy. No mówiłem, że ściemnia. Jurek, jeszcze raz mi się to powiedzieć. Jeszcze raz. And the riddle day, and the riddle ride, alright. Yo. We never snap the one.